Po prostu szalony serwer testowy, aktualizacji 1.27 z dodatkami, nowy dwulufowiec 9 tieru oraz test zapomnianej chińskiej dziesiątki. To są trzy kluczowe tematy, które poruszymy w tym filmie. I na początek mam dla was kilka słów o nowym serwerze testowym aktualizacji 1.27. Więc o dziwo, wystartowano wczoraj wieczorem, bez żadnych opóźnień. Wielkie brawa dla WG, bo to naprawdę wyjątkowa sytuacja. I zobaczmy, co takiego ciekawego tutaj mamy, więc są zdarzenia losowe na dwóch mapkach, jest to dokładnie Urwisko i linia Zygfryda. Na Urwisku mamy zawalenie się latarni morskiej, a na linii Zygfryda nalot dywanowy. To w ogóle było zapowiadane w filmie World of Tanks 2024, więc można powiedzieć, że się wyrobili, bo to wejdzie jeszcze w końcu w tym roku. Ten patch będzie w listopadzie. Poza tym mamy jeszcze to, co zapowiadałem, czyli dodatki 3D, personalizacji jak nigdy przedtem, zaraz to dokładnie pokażę. Mamy także kalendarz adwentowy, ale to jest tylko próba, taki test, żeby nie było przypału, że będą święta i nie będzie coś działać. No i mamy także kilka nowych pojazdów, na przykład ten. Jest to light 5 poziomu, czyli Gabler's Destroyer, pojazd, który będzie tegoroczną nagrodą za staż. Poza tym mamy jeszcze potencjalnego następcę Progetto 46 i Char Murata, czyli pojazd z wersji konsolowej WOT, a także z Blitza. Bardzo ciekawy, ponieważ ma magazynek i świetną dynamikę. Ale zanim do nich przyjdziemy, pogadajmy o dodatkach 3D i ogólnie zmianach w zakładce Wygląd. Więc jak wejdziecie sobie na testowe, na przykład mamy tutaj mouse'a, klikniemy Wygląd, to zobaczcie proszę, że teraz style są rozbite na style 3D i style 2D. Jest to na pewno dobra zmiana, bo wcześniej był bałagan, było zamieszanie, szukanie tego przez minutę albo i dłużej. Teraz po prostu macie wszystko ładnie rozbite i wybieracie styl, który was bardziej interesuje. Zwykle wybieramy style 3D. No ale oprócz tego mamy jeszcze tą nową funkcję, czyli elementy 3D, które możemy założyć na niektóre pojazdy. Zanim to pokażę w praktyce, chcę przeczytać tutaj wam najważniejszą sprawę, czyli że te dodatki 3D będą się dzielić na wyjątkowe etapy, poziomy, a my poziom surowy, epicki i legendarny. No i oczywiście te dodatki legendarne będą miały specjalne efekty graficzne, dźwiękowe, będą się po prostu bardziej wyróżniać. I tutaj Wargaming napisał, że będzie można je zdobyć w różnych aktywnościach w grze, ale mamy przeciek, że chodzi tutaj o misje i paczki świąteczne i normalnie w paczkach będzie można to zgarnąć, także kto zapłaci, no będzie to miał. No ale będą też misje, więc teoretycznie za darmo też jakieś tam zdobędziecie pewnie te surowe, tak mi się wydaje. I tutaj jeszcze ważna rzecz, te dodatki, które są teraz na testowym, one są wykorzystywane jako dodatki zastępcze, czyli w ramach testu. One nie będą tymi, które trafią do pełnej wersji na serwer europejski, więc to, że wyglądają brzydko, źle, no to się tym nie przejmujcie. No po prostu to jest tylko do testu, co nie? No jakie tutaj mamy do testu te elementy? Mamy taki skuter, który możecie sobie założyć, proszę bardzo. Proszę bardzo. Mamy ponton. Nie ukrywam, to najlepiej pasuje na artylerii. Dlaczego na artylerii? No bo jest taka ogólnie zasada, że ludzie w artach się często topią, więc im ponton się bardzo przyda, będą mogli się ewakuować. Mamy także, to jest najlepsze dla mnie, doniczkę z roślinkami. To jest coś, co zniszczyło mnie na live, jak to zobaczyłem. No słuchajcie, no kto by nie chciał mieć takiej roślinki? No to jest dodatkowa płyta pancerza, to jest plus 15 mm, jak nic. Macie także taki karabin maszynowy. Proszę bardzo. I także tutaj na podczerwień, o proszę bardzo, żeby widzieć rywali dobrze w nocy. Na bitwy nocne idealna sprawa. Także naprawdę, no można sobie tutaj takich elementów założyć maksymalnie 5. Więc w sumie jeszcze tutaj mam miejsce, jeszcze coś tutaj mogę założyć. O, tu jeszcze ponton mogę dać, proszę bardzo. No teraz mouse'em mogę pływać na Malinówce, wiecie, przez tą rzekę, przepłynąć na bazę wroga, bez problemu. No i oczywiście to mówię, można założyć na wiele pojazdów, nie tylko na mouse'a, ale ogólnie na pojazdy duże, na pewno można to założyć na artę. No mówię, na arcie to bardzo fajnie wygląda. Proszę bardzo, elementy 3D, patrzcie, pyk, pyk, pyk. No i arta do pływania idealna. Tak samo tutaj możecie założyć, zobaczcie, na lufie. No wszystko tutaj jest do ustawienia. Oczywiście te punkty, one są z góry wybrane przez Wargaming, no ale jednak, no mimo wszystko daje to pewne pole manewru. I to normalnie jest w bitwach. Tylko podkreślam, to jest do testu, więc w wersji docelowej ma to wyglądać lepiej, bo na razie no wygląda komicznie. Przede wszystkim ta doniczka. Po co komu doniczkę? Ja rozumiem jeszcze, jakby to tam było coś praktycznego, ale no pontony, doniczki to już jest gruba sprawa. Ale wiem, to tylko do testów. Tak jednak, no musiałem się troszkę pośmiać. Co jeszcze mamy? No mamy tutaj ten kalendarz adwentowy, no i teraz tutaj napisano, że będzie to od 8 listopada, no to mamy 8 listopada, ja nagrywam ten film o 3 w nocy dla Was, zobaczcie jakie poświęcenie, dajcie łapeczkę, no będę bardzo wdzięczny. No i tutaj no po prostu klikniemy, zobaczymy jak to wygląda, te nagrody będą raczej nie tymi docelowymi. Wygląda to tak jak rok temu, co nie? No nie wygląda to jakoś inaczej, tylko tutaj zobaczcie, nie ma niczego ciekawego, bo to jest po prostu przykład, ale pewnie po otwarciu kilku tych drzwiczek będziecie mogli odebrać skrzynię jedną taką świąteczną za free, z której może wydropić nawet czołg premium. Klikamy. Dostałem dzień konta premium, jakieś pierdoły. Spoko, co nie? I tak każdego dnia będziemy sobie to odbierać. Klik, 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 klik. Troszkę z tego rzeczy będzie. I tutaj napisali, moi drodzy, że właśnie... To jest na razie tylko na próbę, więc się nie przejmujcie, mówię, zawartością, ona pewnie będzie finalnie inna. No ale mimo wszystko kalendarz adwentowy, bardzo fajna sprawa w WOT-ie. No i ostatnia kwestia z tych nowości na testowym. Ogólnie jeszcze taka rzecz. To, co oni tu napisali, to jest to, co oni chcą przedstawić. Realnie testowy daje jeszcze inne rzeczy, na przykład daje ten taki tryb z przeszkodami, o którym opowiadałem. Tylko no, oni o tym nie piszą tutaj, bo nie chcą tego ogłaszać, oni o tym powiedzą w grudniu, także to jest oficjalna wersja wydarzeń, rozumiecie? No, więc no jeszcze są te nowe pojazdy, tutaj macie listę tych pojazdów, które wchodzą do gry wraz z patchem, niektóre pójdą do paczek, niektóre będą na święta jako prezent, niektóre pójdą na aukcję w lutym i w styczniu, no ogólnie różne będzie przeznaczenie tych maszyn. Przykładowo ten delikwent będzie tegoroczną nagrodą za staż, więc spora część z Was go zgarnie. Przypominam, no raczej trzeba będzie mieć kilka lat stażu, z 3 lata by go mieć. No i oczywiście nagrody będą przyznawane około 30 listopada, także pod koniec miesiąca. Sam pojazd, no nie ukrywam, wygląda dość przeciętnie, ma magazynek, więc niby fajnie, ale zobaczcie DPM. Bieda, poza tym uszkodzenia też biedne. Jeśli popatrzymy sobie na mobilność, no okej, jeździ całkiem fajnie, ale pancerza brak. Maskowanie też bardzo słabe, więc taki pojazd raczej bez szału. Zobaczcie, opancerzenie cały na zielono, nawet hajki będą go masakrować. Z ciekawszych pojazdów powiedziałbym, że jest to Prototipo 6. Ja bardzo lubię Progetto 46, a ten pojazd ma być jego takim następcą. To, co go wyróżnia, no to mocniejsze działo kalibru 105 mm. Ok, mamy no, dłuższe przodowanie, ale bijemy po 300, czyli potencjalnie magazynek może zrobić 900 w 5 sekund. Poza tym, no pojazd bardzo mobilny, fajnie jeździ, no i ma troszkę lepszy pancerz niż Progetto 46. Zobaczcie tutaj, może troszkę dingać, aczkolwiek to też nie jest jakiś nie wiadomo co, prawda? Niby twardszy, ale dalej przebijany, szczególnie na wieży, w okolicach jarzma jest troszkę czerwonego, troszkę tego pancerza więcej. I ostatni pojazd, który mnie zainteresował, bo patrzyłem sobie różne, które są fajne, które nie, to ten Char Murat. To jest no magazynek i to jest pojazd, który zapiernicza. Zobaczcie, macie tutaj działo 105 mm, macie 3 pociski. No ogólnie magazynek może zrobić niby nie jakoś bardzo dużo, bo 1200 w 5 sekund około, ale działo ma całkiem fajne parametry, dobrą celność, niezłą stabilizację, 12 stopni opuszczania, zapiernicza, 60 na godzinę. No ogólnie no widać, że jest trend magazynki, magazynki, magazynki. Jak sobie tak patrzycie, wszędzie magazynki będą. Co to znaczy? Szybsze bitwy. Oczywiście ja się śmieję, ale to jest taki, no, śmiech ze smutku już. No bo już jestem tak przybity, że no po prostu się śmieję. Ale rozumiecie, Wargaming pakuje tych magazynków na potęgę. Szykuje się World of Magazynki. Naprawdę będzie ich więcej. Pojazd oczywiście no ma troszkę żywotności, ale to nie będzie jego mocna strona. Więc... tak prezentuje się zawartość serwera testowego, przynajmniej w tym momencie, w skrócie. Wiem, że i tak kilka minut mi zeszło, ale no taka sytuacja. I przechodzimy teraz do kolejnego newsa. I tak się, moi drodzy, pięknie składa, że jest to najnowsza brytyjska dziewiątka do linii dwurfowców, czyli FV229 Contender. Przypominam, że już w grudniu Będziemy mieli testowe z nową linią, a w styczniu ta gama ma pojawić się na serwerze europejskim, także czasu zostało naprawdę niewiele i w związku z tym WG ciśnie i prezentuje nam kolejny pojazd. A czy fajny? To już sami musicie ocenić, tak jednak na pewno warto powiedzieć, że te parametry tutaj są niepełne, bo na przykład brakuje informacji, jaka jest cenność w trybie salwy, a to jest bardzo ważne. Także no po prostu mamy niepełne informacje. Ale co wiemy? Że pojazd ma dwa działa kalibru 105 mm, no i te działa biją tak samo jak w IS-3-2 radzieckim, czyli po 390, razem salwa może dać 780 uszkodzeń. Mówię o pociskach podstawowych i goldowych. Jeśli chodzi o penetrację, jest całkiem, no ale też nie jakaś rekordowa. Bazowo 248, na goldzie 303 i hajki są naprawdę bardzo słabe, nie tak mocne jak w Konquerorze, Super Konquerorze, Chieftaine. To jest akurat wada tych dwurufowców, one nie mają mocnych haeków. Tak jednak mamy całkiem szybkie pociski, przeładowanie jednego działa to 11 sekund, czyli dwa działa 22 sekundy. Cenność, czas celowania fajna, stabilizacja podobna być też bardzo dobra i zobaczcie opuszczanie 10 stopni, no można powiedzieć, że działa te no prezentują się dobrze na papierze i na pewno powinny trafiać, będą takie miały typowe cechy brytyjskich armat. Pod kątem mobilności pojazd jedzie w trybie strzelania pojedynczego 34 km na godzinę, ale pamiętajcie, w trybie salwy ta prędkość maleje i znów nie wiemy do jakiej wartości. Jeśli chodzi o żywotność, tutaj jest coś, co mnie bardzo zaskoczyło. Wargaming chwali ten pojazd w tekście, że nie wiadomo co będzie odbijał, że ma możliwość robienia sidescrapa i w ogóle, ale sama wartość HP jest imponująca, 2000 HP, bazowo 2000, czyli wzmocnienie ma zaraz 2200, no słuchajcie. Dużo życia, bardzo dużo życia i pancerz podobno też ma robić robotę, ale jak patrzę na wieżę, no to widzę jakiś chyba wizjer, jakiś tutaj garnek, no ciekawe czy to będzie zbierać raczej, tak mi się wydaje. Więc pojazd, no wiadomo, no nie wiemy do końca jaki będzie, no bo nie znamy wszystkich ważnych danych, ale tak na papierze wygląda fajnie. I ogólnie ja mam wrażenie, że ta linia może być dobra. Ja mam wobec niej pewne oczekiwania, ale raczej stawiam, że ona będzie najlepsza w trybie ognia pojedynczego. Jakby ta salwa to będzie typowy dodatek, który czasami się przyda, ale nie bardzo. Ale w trybie ognia pojedynczego te pojazdy powinny być niezłe. Tak, stawiam, zobaczymy jak pokaże praktyka. Tutaj wyjątkowo jestem pozytywnie nastawiony. No i cóż, to tyle na temat newsów, teraz przechodzimy do bitewek. I co my tu kurka mamy? Jest to oczywiście chińska dziesiątka ciężka, czyli 113. Pojazd dostępny w zakładce maszyn kolekcjonerskich za srebro, o ile tylko macie jakąś chińską dyszkę, nieważne czy to jest light, czy med, czy ciężki, czy tedek, wystarczy mieć jakąś dyszkę zbadaną i pyk, tego też można kupić od razu już bez badania za proste kredyty. Bardzo przyjemna sprawa, tylko pytanie czy warto, no właśnie. Na to pytanie postaram się odpowiedzieć grając tym pojazdem, ale już mogę dać pewną podpowiedź, ten pojazd jest bardzo rzadki. Dlaczego? No właśnie dlatego, że średnio się opłaca. Warto także podkreślić, że istnieje wersja tego pojazdu za obligacje, nazywa się Beijing Opera. Ona w przeszłości bywała też na aukcjach za różne waluty, ale no obecnie w grze jest ten czołg Beijing Opera 113 Beijing Opera za 15 tysięcy obligacji i broń Boże nie kupujcie go za tą walutę, bo się nie opłaca po prostu. No szkoda marnować tak cenną walutę na coś takiego, więc z góry proszę nie róbcie tego, szanujcie obligacje, lepiej wydać je na jakieś opedyszki typu 907, jakiś koncept 1B albo wyposażenie, bo no nie oszukujmy się, wyposażenie też jest bardzo cenne, ważne i można je dać na swoje naprawdę ulubione pojazdy. No ale wracając do 113. Kiedyś pojazd był dostępny w drzewku, ale wiecie jak to jest. Wargaming jest dość leniwy. No to jest prawda, to jakby chyba każdy się z tym zgodzi. I zamiast poprawić ten czołg, powiedzieli, on jest troszeczkę słabszy od tej WZ-ki 111, więc dajemy go do jakiegoś innego miejsca. No i przenieśli go, tak jak wiele innych dziesiątek, AMX-a 30B na przykład, T62, do zakładki pojazdów kolekcjonerskich. To jest takie, wiecie, pójście na łatwiznę. Zamiast rozwiązać problem, poprawić pojazdy słabsze, oni powiedzieli, nie chce nam się poprawiać, po prostu je gdzieś tam umieśćmy, gdzie indziej, no tam, kto będzie chciał to kupi, kto nie to nie, a to już nas nie obchodzi. No i tak zrobili, zamiast pojazd poprawić, troszeczkę zmodyfikować, wrzucili go do jednego miejsca. No i pytanie jest, czy słusznie? No na pewno zrobili trochę słusznie to, no bo jednak mając wybór, no ja wam polecam bardziej na przykład z chińskich czołgów, no WZ-111. Uważam, że jest to pojazd lepszy. Chociażby dlatego, że ma wyższą alfę. Łatwiej się gra, bo ma opuszczanie 7 stopni od frontu. Tutaj 7 stopni jest tylko od boku. Więc no uważam, że z jednej strony zrobili dobrze, no bo prędzej po prostu gracze pójdą w tą wersję WZ-111, która jest no, przeze mnie bardziej polecana. No ale tak czy siak, no mam jakiś tam żal do Wargamingu i na pewno chciałbym, żeby inaczej takie sytuacje były w przyszłości rozwiązywane. Co jeszcze warto zaznaczyć? Moi drodzy, co warto zaznaczyć? To na pewno fakt, że pojazd ma kilka poważnych słabości jako Chińczyk. I te słabości są na przykład takie, że bardzo często tutaj się coś psuje. No niestety, czołg ma taki problem, że często pada wam magazyn, zdarzają się jakieś podpały. No jest to pojazd taki kruchy w środku, więc jeśli szukacie czołgów wytrzymałych, no informuję, że tutaj jest tym po prostu średnio. I nie chodzi nawet o pancerz, tylko po prostu o te moduły. Zwracam uwagę na moduły, bo to jest może rzecz dla kogoś nieoczywista, ale no chińskie czołgi często mają taką właśnie przypadłość. Przykrą przypadłość. No i słuchajcie, nie wiem, czy nie będzie teraz mojego końca. Na szczęście, choć dostałem odarty, to w takim miejscu, że jeszcze może chwilę przeżyjemy. Dobra, jest git, jedziemy. Dobra. I przydałoby się zemść na tej arcie, bo ona tutaj sobie no po prostu rządzi i rządzi, a to tak nie może być. To jest, słuchaj, gościu, bitewka, w której rządzą ciężkie i ja nie pozwolę jakiemuś babokowi tutaj nie wiadomo co robić. Skończmy tego baboka, bo no właśnie, to już naprawdę było zbyt smutne. Smutne i tragiczne, co ten babok tutaj wyczyniał. Kurna! No nie. Jeden babok przed moją twarzą jeździ i cwaniakuje, i drugi... Kurde no. A powiem wam, że się cieszyłem. Cieszyłem się, że poradziłem sobie z babokami. Ale to nie. No dobra. Można jednak, trzeba powiedzieć sobie, w tym czołgu rozwiązać problem tych padających modułów. W jaki sposób? Montując eksperymentalne wzmocnienia. Tutaj jak widzicie, no teraz to w sumie kurna nie widzicie, ale normalnie widzieliście, że mam i... To powiedzmy jest spoko patent, jeśli chcecie grać na racjach, chcecie mieć lepszą wydajność, to jest coś, co można rozważyć na drugim poziomie, na trzecim no to wątpię, że komuś się z was będzie chciało to montować na 113, ale ogólnie dla większości Chińczyków jest to bardzo spoko opcja, jak na przykład wbijam na jakimś czołgu 3 biegłości chińskim, spodziewam się, że czeka mnie, nie wiem, 80, 90, 100 bitew, to lubię sobie takie eksperymentalne wzmocnienie zamontować, bo wiem, że będzie się grało znacznie lepiej. Tutaj to też mocno pomaga. No ale nie pomogło w starciu z babokiem, także nie pozostaje mi nic innego jak patrzeć na śmierć i harty i za chwilę przejdziemy do drugiej bitwy. No panie, polska mapka to od razu lepiej. Tutaj zdecydowanie czuję potencjał, choć gram chińskim czołgiem. Tak, no niby trochę bez sensu, ale spokojnie, ja tę mapę znam na pamięć. I słuchajcie, ponarzekałem na wady 113, no to w ogóle jakie są jej zalety, bo to też chyba warto byłoby poruszyć, powiedzieć. Mamy kilka zalet. Pojazd ma dość nieoczywistą liczbę życia, czyli 2300. Zwykle czołgi tego typu mają 2200, więc macie 100 więcej. Pojazd jest bardzo dynamiczny jak na Heavy'ka, więc to jest znowu fajna sprawa. Ma dobry DPM. No, coś tam się znajdzie. Na pewno nie można powiedzieć, że nie ma tutaj zalet, bo one występują, choć... No, to samo można w sumie powiedzieć o 277, że też ma na przykład... no wiecie, dobrą dynamikę, albo WZ-cie chińskie, no też ma dobrą dynamikę, no ale po prostu powiedziałem wam teraz, jak to wygląda. Lepiej powiedzieć niż nie powiedzieć, tak? No właśnie. I słuchajcie, ta bitewka na razie układa się tak, powiedziałbym, że średnio, bo widzę, że ich ciężkie są po drugiej stronie, a tutaj... Okej, dobra, jest jakiś ciężki, dobra, już się bałem, że wiecie co, że tutaj są same medy i przyjdzie mi się bić całą bitwę z medami, ale na szczęście, dobra, są jakieś heavyki, no dobra, no to co? To chyba trzeba, słuchajcie, ruszać dubsko, tak mi się wydaje, że no prędzej czy później, no trzeba, jest 3-1, a ta bitwa zapowiada się, że będzie niezwykle krótka, tak, typowy WOT. I właśnie to jest w sumie pozytywne, że pojazd, jako że jest szybki, to taki no, pojazd może się odnaleźć w szybkich bitewkach, nie będzie tutaj wiecznie jechał i nie będzie wiecznie spóźniony. Ale pytanie jest, czy zaraz nie będę spóźniony, jak zacznę walczyć z T57 Heavy, bo on strzela co 2 sekundy te pociski. Trzeba tutaj bardzo z nim uważać. No właśnie, ja ogólnie nie lubię się bić z T57 Heavy. Czuję respekt do tego czołgu. Ciekawy jestem, czy wy też tak macie, że jak widzicie T57 Heavy, to raczej macie się na baczności. I ten strzał, że spudowałem, nie mam pytań. Nie wiem, czemu to nie weszło. No szkur, na 500! Jak mi pierdyknął T92, no. Nie ma uczuć. Nie ma uczuć, nikt normalny za tyle nie strzela. To znaczy, że nie ma uczuć gościu. Oż ty. Dobra, trudno. Panie EBR, bardzo prosimy tutaj zacząć podświetlać. Ja panu kibicuję. Proszę mnie nie zawieść i wykryć tego dziada, to dziadostwo całe. Odbijemy to? Odbiliśmy, super. Odbiliśmy K91, no pikuje tutaj. Ja się skoncentruję na VZ-cie, bo słuchajcie, wydaje mi się, że ja po prostu zdążę ją... O ta, zdążę ją. Chciałem powiedzieć, zdążę ją zdjąć. Ale mi się nie udało, lodówka! Co? Tutaj lodóweczka, ale to wam powiem, nawet nie tak... Tylko nie strzelajcie do niej, zostawcie ją. No to mi zostawili. No to mi zostawili jeszcze udes na awku. Nie no. Ale bitwa. I zobaczcie, że ja cały czas jechałem. Cały czas cisnąłem, trzymałem W i tak jestem za wolny. Jakie to trzeba mieć czołgi w tych czasach? Średnie. Ja powtarzam, najlepsze czołgi w WOT-ie teraz to są średnie, bo te heavyki, nawet szybkie, one kurde nie wyrabiają w tego typu starciach. Trzeba tylko WWW trzymać albo 3 razerka, bo jest taki młyn, taki kocioł. A jak jeszcze gracie w misji zwiadowczej, to już w ogóle 2 minuty bitwy mogą trwać. Ta bitwa wyszła gorzej niż pierwsza. Czy to jest dziwne? No raczej niekoniecznie. To było starcie bardzo jednostronne, do tego trwało 4 minuty, no ciężko było zrobić więcej, ewentualnie musiałbym pojechać na drugą stronę, albo dać pechę w tego T57 Heavy. I tutaj w sumie mam pewne zastrzeżenie do pojazdu, uważam, że można byłoby właśnie poprawić działo, aby było przyjemniejsze, aby lepiej skupiało, lepiej trafiało, albo miało 7 stopni opuszczenia także od frontu, to na pewno byłoby spoko, a zarazem nie zaburzyłoby balansu i pojazd no byłby na poziomie 277 czy WZ-ki, także na pewno lekki baw dla 113 byłby wskazany, no ale to już wiadomo, nie ode mnie zależy i szczerze mówiąc wątpię, aby Wargamingowi chciało się ten czołg poprawić. No i cóż, to tyle w tym odcinku, czekam na wasze komentarze i słyszymy się w kolejnych materiałach. Do zobaczenia, pa pa!